Witajcie! Był wczoraj u mnie kolega, mechanik. No i czekałem, co mi powie na ten temat. Powiedział, że jest bardzo dobrze, że jest tak, jak ma być. Tutaj miałem tylko tą trochę krzywkę, byłem ostatnio zniechęcony, jak widzieliście chyba po ostatnim filmie, że już chciałem to wszystko rozbierać i tak dalej. Mówię, to jest żeliwo, to przecież to ja nic z tym nic nie zrobię. Przyszedł, dałem śrubokręt, poustawiał, podociągał, wyprostował. Chodzi jak złoto. Także przy okazji zaoszczędził mi dużo pracy i dużo nerwów. Ale w każdym razie poza tym wszystkim to jest dobrze złożone, tak to ma być. Także teraz pakuję wał. Tutaj zapakuję też to ramię, wszystko po kolei jak ma być. Następnie pójdzie rozdzielacz. Rozdzielacz swoim sposobem sprawdził, wie, że jest dobry. Nic nie mówi, nie wymieniaj, nic nie rozkręcaj, jest dobrze. No skoro tak jest dobrze, no to zakładam tak jak jest. No i co? Cylinder i składam cały podnośnik dzisiaj do kupy. Jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ miałem tutaj pewne obawy. A propos, mówiłem wam, że nie dali mi tych uszczelek pod cylinder właśnie. O, ten tutaj. Tutaj pod te dwa. Ale przypomniało mi się, że kiedyś kupiłem najlepszą uszczelkę na świecie. To jest Preszpan. O, nawet wyprodukowany z kewlarem. Popatrzcie. Także w każdym razie tego Preszpanu użyję do zrobienia uszczelek. Ale to jeszcze za chwilę. I przymierzamy się do roboty. Będziemy pracowali na dwa czujniki. Ale jeszcze zanim to musimy tutaj to wstawić. Aha, bo tutaj widzicie jeszcze ten wał za mocno wystaje, bo go sobie tu przygotowałem. O, jest schowany. Teraz te dwa. Najpierw tego. O. Aha, bo tu jeszcze jedna taka. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie. Widzicie, tu jest taka kropka wybita. A tu jest strzałka jakaś, czy coś takiego, czy to są dwa takie te. I to wychodzi na to, że trzeba jedno w drugie wtrafić, żeby on potem łaził jak trzeba. No i to też jest takie sobie ustawianie. A przynajmniej domyślam się tak, że bo tutaj jest ewidentny znak. I ja to zastosuję. Bo co mi zależy? No i co teraz? Śmieciarka? Tak. No przyjechali po papier. Akurat ja papier potrzebuję, więc nie zostawiam. A my się bierzemy dalej do roboty. O! O to chodziło. Gdzie jest to? To jest tu. Teraz tam wlazło. Dobra. To jest tu. No i czujnik. Siedzi. Teraz zobaczmy tu. Wszystko przełazi. Dobra. To jest cyk. Teraz weźmiemy taki tępy. Zobaczcie, przecinak mam specjalny do tego przygotowany. I delikatnie panewki muszą się znaleźć w środku. No, ona nie chce. Czemu nie chce? Ostatnio chciała. Jak to jest z tymi panewkami, co? Patrzcie.
No, zobaczymy wobec tego, czego się da. O, da się wepchnąć. Widzicie? Ale tutaj panewkę mu trzeba zadać. Bo bez panewki to nie. Ona się minimalnie tutaj rozeszła i pewnie przez to nie chce. I trzeba ją ścisnąć i dopiero, ale wtedy jest trudno, bo jeszcze jedna ręka by się przydała. A zobaczmy tą. Ta jest ściśnięta, może ta wejdzie lepiej. A tu jest jeszcze jeden numer taki, że jeżeli ta mi nie wejdzie, to ja mam jeszcze tamte z tamtego wału mosiężne. No ale powinna wejść, no. Ja jej nic nie zrobiłem. Nie wiem, czy mi ochrzanicie za to, że tak panewki zakładam. Ale nie wiem, jak je się zakłada. A staram się to robić delikatnie. O, siedzi. I teraz trzeba by tylko czymś, może rzeczywiście tą inną panewką. Tylko ja gdzieś je tutaj zostawiłem. Nie, to o, są. Widzicie, te są pełne. Albo z brązu, albo z mosiądzu, albo po prostu uwalone tak, że wydaje mi się, że to jest coś tam. Tu dolazła tak dosyć. Może jeszcze tutaj coś zrobimy w razie co. Teraz najważniejsza rzecz to, żeby on był równo chyba, co? Aha, bo tam jeszcze wchodzi ten, jak on się nazywa, ten simmering. Taki gruby jest, słychać. I tutaj też nie wejdzie, trzeba dobić. No i tu jest dobrze. Może by trochę wyrównał. O. No i myślę, że tutaj to jest dobrze zrobione. Ten wał tutaj siedzi. Teraz trzeba założyć to. Z tym, do tego. O, i teraz ta, aha, jeszcze tutaj. Tu mam te wodziki, duperelki, znaczy wodziki, bolce zabezpieczenia. Tutaj jakiś bajzel. Aha, no i to jeszcze muszę wypchnąć. To jeszcze muszę wypchnąć, bo trzeba będzie to przekręcić, żeby ta rurka tutaj pasowała, bo ona teraz nie pasuje. Weźmiemy zaraz jakiś kołek drewniany i pyk, pyk się to wyciśnie, a potem z powrotem wbije. Natomiast tutaj jeszcze może bym to, słuchajcie, niepotrzebnie to założyłem, wiecie? Bo zaraz będę musiał tam jeszcze zapakować bolec. To bez sensu, to zdejmę, taka robota. To damy tu, to do przodu. A tymczasem trzeba zająć się tym. I to koniecznie, bo potem już nic nie zrobię. Uszczelka tu idzie na dół. Uszczelka czy podkładka, nie wiadomo, bo to takie wielkie. No i teraz, ach, widzicie, i teraz dałem, znowu muszę to zdjąć, bo najpierw muszę to założyć.
A dopiero potem to. Aż kurde. Tak dobrze żarło znowu. No niestety, jak się tego nie robiło, to potem się robi po 20 razy jedną rzecz. Dobra, ściągam to, szkoda baterii, założę z powrotem. Najpierw tutaj te bolce podłączę rozdzielacz. Żeby właściwie ustawić tą rurkę, wyjąłem zbiorniczek od filtra. Tu sobie zaraz to wszystko wyczyszczę. Ale w tej chwili najpierw przykręcę rozdzielacz i potem dopiero będę ustawiał zbiorniczek do rozdzielacza. Ponieważ tam jest delikatna różnica i musiałbym tak celować, a z kolei przekręcać go to jest niemożliwe. Kolega, który był, powiedział, że nie okręcaj go, tylko weź go wybij, a potem go wbij z powrotem i będzie dobrze. Także tutaj nie ma żadnych ciśnień, tu jest tylko uszczelnienie i to sobie z tym poradzimy. Zaraz tutaj to wezmę szmatkę, wyczyszczę, ale mniejsza z tym, najpierw, nie, chociaż dobrze, dobrze, najpierw trzeba to wyczyścić, żeby potem nie było bałaganu. Tu mam taką super czystą nową szmatkę. Teraz to gniazdo się wyczyści. O, tam potem to przesmaruję jeszcze smarem i będzie ekstra. Tu jakieś takie drobne paproszki z tego drewna, ale to to filtr się w razie czego wpakuje, nie będzie śladu. Tymczasem przesmarujemy tutaj podstawę rozdzielacza. Mówią, że na silikon, inni mówią, że na smar. Tu w sumie nie trzeba w ogóle nic, chodzi o to tylko, żeby ta uszczelka po prostu nie przesuwała się, jak to się będzie kładło i ona się wtedy przyklei tutaj i jest dobrze. A o to chodzi. Oczywiście coś tam może i też uszczelni przy okazji. Ale tutaj głównie chodzi o to, żeby to się nie przesuwało. Widzicie, tu jest jeszcze jakiś otwór wycięty. Może dlatego, że to jest pod 60. I 60, nie chce mi się tego ruszać. Ma tutaj jakieś coś. 55. Tu nic nie ma. O. Teraz go trzeba ustawić. I tu jest ustawiony. Ja sobie teraz tutaj założę te cięgiełka, po kolei wszystko. A potem będę zakładał. Pokażę Wam wszystko, jak to się robi. Znaczy, jak ja to robię, nie jak to się robi. No, będziemy to składali. Tu widzicie, tu miałem z tym problem, a teraz proszę, jak wyprostowane, elegancko, jak tu łazi. Nic nie blokuje, wszystko jest super. Aha, zakładamy tutaj te dwa na to, to z tym, tym. Tu ma być jeszcze tulejka, tak czy nie? Chyba tak. No to nie może być inaczej, żeby było bez tulejki. O. Pyk. O. Jest. I teraz zabezpieczenie. Tylko które, bo tu są różne rodzaje. Chyba to malutkie. Dobra. Siedzi. Teraz trzeba tutaj to jeszcze właśnie, żeby tego nie zapomnieć. To. To. I ten wichajster. O. Aha. I to trzeba tam też taki myk zrobić. Oś ty kurde, wiedziałem, że tak będzie. O. Ale teraz zobaczcie, bo to będzie tutaj latać. I to mi się nie podoba. Tu coś musi być inaczej.
No i teraz znowu zrobiłem źle, bo niepotrzebnie założyłem to. Najpierw trzeba było założyć to. Dobra, dobra, idę po śrubokręt. No tak to się robi właśnie, jak się człowiek nie zna. To kilka razy robi. Sami to wiecie z życia swojego chyba, co? Ja to właśnie teraz się wszystkiego dowiaduję, że tak to wygląda. To zabezpieczenie zdjęte. Teraz to trzeba tutaj wyjąć. O, pyk. I zdjąć jeszcze tego. O tu. O tu i najpierw założyć. Aha, to. Tylko teraz tu znowu kombinerki, bo teraz znowu tego nie wyjmę. O, poszło. Poszło. A i tak muszę pójść do sklepu, słuchajcie, pójść, pojechać. Po ten klin tutaj, bo inaczej tu mi nie będzie to łazić. Tu jest jeszcze jakiś taki ten. Do czego to miało być? Nie pamiętam. To jest do tego. A to jest do tego wielkiego. Tutaj chyba tu. Czy... Nie, to jest do tego tu. O. I to trzeba... O tak. I to trzeba o tak. Ale dziwne, że tutaj nie ma żadnego... zabezpieczenia. Co, muszę znowu do filmu iść? Jak to rozbierałem? No jak trzeba, to trzeba. No i się trzyma, kurczę, blade, widzicie? Weźmy jeszcze. Dobra, idę zobaczyć do dokumentacji. No słuchajcie, zanim się zorientowałem, to wszystko poskładane. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Dobra. Mateusz, ja wiem, że tam za gramanicą siedzisz, no ale tak się złożyło, że rzeczywiście posłuchałem cię. Zadzwoniłem po Roberta. No, przyszedł i zanim się połapałem, to już było wszystko poskładane. A pojechałem tylko na chwilę, bo klinów brakowało. No i złożone. Także świetnie wszystko pasuje. Tu przy okazji ta rączka, bo to było katastrofa, to zrobiliśmy z dwóch jedną i jest porządnie. Rozdzielacz od 55. Tutaj ta dźwigienka, o której mówiłem, poprostowana. Robert był wczoraj, poprostował, wszystko super jest. Tu wszystko pasuje, działa. Teraz go zakładamy za chwilkę. Teraz tak, chłopaki, też przypominaliście o tym. O, to, nie? No to też było kupione wcześniej, nowe. Tu jeszcze widać ten most, zobaczcie, po prostu zęby idealne, tu wszystko po prostu nie ma co ruszać. Jest jak trzeba. Uszczelka jest przygotowana. Zaraz zakładamy, będziemy sprawdzali. Chyba że jeszcze sprawdzimy na powietrze go, czy nie trzeba. Co? Nie pójdzie. Nie pójdzie? Dobra. No to nie, to sprawdzimy go już wobec tego na ciągniku, odpalimy ciągnik. Na chwilę zobaczymy tylko tyle, żeby go podniósł. Jak podniesie, to znaczy jest dobrze i gitara, ale tu z tego co widzę, to tu nie ma się czego przyczepić. To jest wszystko igła, jak miało być. Poczyszczone wszystko, pomyte, przygotowane praktycznie, można w pole jechać od razu. To tyle, zaraz pokażemy, jak ciągnik odpali, bo tutaj jeszcze jest, pokażę wam ten rozrusznik. On tutaj trzeba wymienić tulejki. Nie wiem, czy odpali na tym rozruszniku, ale spróbujemy. Powinno być dobrze. No bo tamto, co wtedy odpalał, to był na rozruszniku kolegi i on go, no tu wiadomo, do swojego, a teraz ten wrócił i zobaczymy, jak on zakręci. Ale to jeżeli nie, no to weźmiemy, mam tutaj ten prostownik duży, to na tym dużym prostowniku go odpalimy z tego i wtedy musi pokręcić. Dobra, to tyle. Zaraz się zabieramy do zakładania. Nie będę wam pokazywał, jak to zakładamy, ale widzicie, wszystko poczyszczone, wyczyszczone, uszczelka nowa, zaraz go założymy we dwójkę, skręcimy i jedziemy dalej z tematem. Plecak założony, słuchajcie, trzymaj tam wszystko gaz. Fajnie, gaz, idę trzymać gaz. No, słuchajcie, w międzyczasie zobaczyłem tutaj, że ten uchwyt jest luźny,
Zmieniłem tutaj dwie śruby, widzicie te dwie, a tutaj te dwie były urwane. No i tak się szczęśliwie złożyło, że nie musiałem ich rozwiercać ani tłuc, ani nic. Jedna kawałeczek wystawała, więc złapałem cęgami i wykręciłem. Druga była tutaj równo z tą blachą. O, tu z tej strony z tą blachą. No i wziąłem delikatnie przecinek, zacząłem wykręcać, poszło. Także poszło palcami, fajnie, bez problemu się obyło, ale przy okazji to oczyściłem i już tutaj to ucho jest. Siedzi mocno, to również siedzi, będzie można zaczepiać wąsy. No w każdym razie na dzisiaj kończymy. Następna robota czeka nas za parę dni. Plecak zdjęty z powrotem. Okazuje się, nie szło tutaj wrzucić wałka. Tam kolega Robert popatrzył, po prostu wyczuł i udało mu się ten wałek załączyć. Ale sprawdzał i powiedział, że tak, tutaj te widełki, co są w moście, są skrzywione i przyczyną tego jest to, że jak się wbija właśnie wałek, to się to robi nogą. Tak przeważnie wszyscy robią i stąd po prostu te widełki się krzywią. I dlatego po prostu nie szło tego poukładać. W każdym razie podnośnik sprawdzony działa, wszystko jest ok jak należy i tu nie trzeba się absolutnie niczego obawiać. Także to jest ok. Udało się go zrobić, oczywiście duża tutaj zasługa Roberta i naprawdę zna się chłop na rzeczy, wie o co chodzi. Ja to w każdym razie poskładałem. To co mieliśmy tam jeszcze kłopot, bo ja źle założyłem, słuchajcie, ten element o ten, widzicie? To. I odwrotnie, i to nie pasowało, krzywiło się. No i wtedy, kiedy ja pojechałem po kliny, które były potrzebne tutaj do sterowania, no to Robert akurat to wszystko zamienił, poukładał, wyczyścił cylinder, za ten czas złożył, zmontował, kurczę, ja przyszedłem, miał to wszystko gotowe, widzieliście. No ale to fajnie, bo też jestem spokojny o to, także to jest robota na pewno bardzo dobrze wykonana. Trzeba tylko te widełki poprawić, nie wiem jak je zdjąć, także tam widziałem tą śrubę z boku, odkręciłem, poluzowałem, ale one ciężko siedzą i najlepiej by się przydał jakiś ściągacz albo po prostu jeden człowiek, żeby trzymał te widełki, drugi żeby tłukł tam po prostu, żeby to jakoś skontrować. No to na tyle w każdym razie wystarczy na dzisiaj. No i co? I tyle. Jeśli chodzi o podnośnik, to pełen sukces, bardzo się cieszę, jestem zadowolony. Tutaj te wszystkie wajchy porobione jak należy, wszystko ładnie pracuje. Tutaj tylko ten no sworzeń, klin, czy jak to się tam nazywa, to muszę kupić w tym miejscu. I poza tym tak z dwóch zrobiliśmy jeden, a konkretnie właściwie użyliśmy tylko jedną wajchę z 60, bo tu było badziewie, ta okazała się dobra. Tą Robert trochę poprostował i wszystko fajnie, także tu sterowanie będzie bardzo dobre. No i tyle. W międzyczasie jeszcze jedna awaria drobna. Tutaj jak jest sprzęgło, tutaj widzicie, to się urwało i ten drut tutaj no do sprzęgła wyleciał po prostu. Także założyłem tutaj podkładkę, obspawałem ją dookoła tutaj jakoś. No i to już się trzyma, także myślę, że będzie. Tam jeszcze wstawiłem taki drut, obspawałem go od zewnątrz i wewnątrz i powinno to być dobrze, nie powinno się tutaj nic dziać. Także połączone jest jak należy. Dobra, to tyle w każdym razie z dzisiejszego odcinka. Poskładam to wszystko, co zebrałem do kupy i mam nadzieję, że to wszystko będzie jak trzeba. Przy okazji, no nie byliście tego świadkami, ale odpaliliśmy 60. Słuchajcie, nie wiem co odpalić. Chodzi ładnie. Nie, no nie będę jej odpalał, wystarczy. Odpaliliśmy w każdym razie, bo tu chodziło o to, żeby sprawdzić ten podnośnik. No i podnośnik fajnie działa, wszystko jest ok. Także śmiało można będzie się zabrać do składania tego modelu. No to tyle na dzisiaj z dzisiejszej pracy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!